Witanko z rana. Ja po pracy jeszcze wstąpiłem do garażu, a włączyłem kamerę, żeby się przekonać, czy pilot będzie działał, jak zmienię baterię, bo akurat tu na półeczce taką nową mam. Jeszcze pamiętam przedwczoraj, jak miałem wolne, to znalazłem tą baterię gdzieś nową, bo wiedziałem, że gdzieś taką mam. Odłożyłem ją sobie tutaj na wierzchu, żebym wiedział, że w razie co, żebym jej nie szukał. Nie, no to pudełko, kurczę, pokonam. By ją rozpakować jedną ręką. Trochę kombinacji alpejskich przy tym będę miał, ale no dobra, wspomogę sobie paszczą. Paszczą sobie wspomogłem i będziemy zakładać nową bateryjkę. Ojej, jeszcze nie chcę wyjść. No dobra, jakoś to tam poszarpałem. Bateryjka wydobęda, to brzmi bez sensu, no wydobyta, no. I ojej. Włóż to jedną łapą, kurczę. Zaraz. Co jest? Czy ona jest za gruba, czy jaka cholera? Kurczę, być może ona jest za gruba, że tutaj akurat wchodzi taka, ale chudsza. I tam i nie chce wejść, a jak ją włożę bez tej szufladki, bez szufladki, jak ją włożę, by się przekonać tylko, czy pilot będzie działał, jak kupię odpowiednią baterię. No i co jest? Nie działa. Później jak ją wsunę głębiej, to nie będę mógł jej wyciągnąć. Może lampę zgaszę, bo tak to nie widzę, czy idzie promień. Kurczę, no nie idzie promień, a taka bateria powinna pasować, bo ta wkładka to jest tylko, kurczę, o jest, działa, zobaczcie, ha, pilot będzie działał, najwyżej będzie bez tej wkładki, podkleję sobie tasiemką, albo później sobie kupię w poniedziałek taką baterię, ale no na razie sobie, kurczę, jak ona weszła tak w tą bez szufladki, ja sobie oprę telefonik, jednak spróbuję to jakoś na siłę wepchnąć. Albo poszukam, gdzie ja jeszcze taką baterię miałem. Może gdzieś w czymś innym mam węższą, a tam wejdzie gruba. Tylko zapomniałem, na pewno w pilocie od Philipsa AZ3068 taka była. W celowniku do teleskopa taką mam. I chyba w lampce od roweru taką mam. Ale tam akurat mam chyba te grubsze. Kurczę, no nic, no musi być tak. Jeszcze raz spróbuję, powalczę z tym, ale spauzuję, może mi się uda ją wcisnąć w tej ramce, w tej szufladce. Dobra, nie ma problemu. Weszła też, tylko trochę ciaśniej. A może i dobrze, że ciaśniej, bo ta szufladka jakoś tak, ta zapinka tutaj była tak dziwnie, że tylko tą stroną się zapinała. A tą stroną jak naciskałem, to odskakiwała i ta szufladka mogła wypaść. A jak bateria jest trochę grubsza, to przynajmniej mi nie wypadnie. A jak widać, działa na bank, bo sprzęt zostawiłem w pracy, bo dzisiaj znowu idę na nockę, także no w garażu go nie potestuję, a tamto pomieszczenie jest tak do bani. Aha, pendrive'a sobie wypnę, też go zabiorę ze sobą. Jak dziś będę szedł do pracy, to go zabiorę. A jego mam w JVC NB200, którego chyba już odłożyłem na półkę. No, a tak w ogóle, no taki odcinek z dupy. Także powiem wam, że mam pęteczka swojego małego do kieszeni, portek roboczych i dzisiaj będę testował USB i pilota będę testował. A jeszcze mógłbym sobie pożyczyć kabelek AUX, bo tam przy PM22 mam mam tylko cinch jack, a do
Do tego Soundmastera mi potrzebne dwa jacki. Także też sobie ten kabelek zwinę w kieszeń. No a co tak co do sprzętów, to no ja już chciałem się, kurczę, powstrzymać na tych sprzętach, ale ja to chyba jestem jakiś maniak. Powiem wam, że jak już myślałem, że A2 to już będzie ostatni, że już nie trzeba mi więcej, że już chyba nic lepszego nie kupię, ale tak mi się spodobał wizualnie ten Senator, chociaż on nie gra lepiej od A2, znaczy no basowo z własnego magnetofonu A2 to Senator pokonuje A2, bo A2 gra mocniej tylko z zewnętrznego, na przykład z DT75. No wcześniej, jak wiadomo, było z DS20, który teraz tam na górę piramidy wylądował. Zobaczcie, jaka piramida. Pod spodem jeden kondor, drugi kondor. Potem AK44, kondor CR9000, ET50 Sharp, czy Philips Turbo Bass, ten lepszy. Na szczycie piramidy DS20, jeszcze tam pudełko jakieś położyłem. I to nie jedna piramida w tym garażu. Tutaj C45L, Sharp GX-M10, Hitachi TRK 95E3D. Tutaj FS420, bo go zdejmowałem wcześniej, go podłączałem pod A2, ale jednak z DT75 gra lepiej, który teraz stoi sobie przed A2. No a za FS420 diorka, na niej projektor, którego ostatnio nie używam, bo nie chciało mi się siedzieć w garażu, a nie ma tu nawet miejsca na towarzystwo, bo ta wersalka cała zawalona, mam tylko dwa wolne fotele, czasem jak jakaś tam koleżanka czy kumpel przyjdzie, to w dwójkę jedynie można posiedzieć. No za diorką jeszcze kolumna od AK44, na niej mały Philips Roller dwójeczka. Z drugiej strony tylko druga kolumna na gablocie, a w gablocie siedzi, tak. Wszystkiego nie widzę, ale na pewno jest Panasonic ES20, za nim chyba jest jakiś Sharp. Kurczę, z tych te WQT231 albo T252, bo T252 też niedawno poszedł do garażu. Był w domu. W domu zostało tylko JVC NB10, Senator i psujący się Philips D85-14. Na, niżej na półce widzę jest Sharp WQT300. Tam jest chyba DS27 najpierw. No na pewno tam jest jeszcze Sharp WQT360, T370 chyba jest gdzieś tam. A bo tutaj następna piramida, tutaj jest starszy Turbo Bass, tam jest WQT370. Na strychu jeszcze jest FS410 i JVC, znaczy też psujący się ten mniejszy B550. No i to chyba jeszcze nie są. O, tutaj jeszcze stoi następna piramida Sony CFS80L poskładany, żeby można było na nim położyć jeszcze Panasonica RX5085, który czeka na naprawę. Na tym stoi Sanwa. No, z tyłu kolumna od diorki Bluesik 1. Tutaj obok tej pierwszej piramidy drugi Bluesik. Te kolumny są najlepiej rozstawione. Tutaj A2. Nie wiem, czy wszystkie sprzęty wymieniłem, jakie mam. No i tyle tego mam, że kurczę, miałem już nie kupować, ale ja to chyba jakiś maniak jestem, no bo po A2 miało już nic nie być. Specjalnie kupiłem tą konsolę PS5, żeby się zająć trochę graniem. A jeśli już będę wychodził na dwór, to nie wiem, przejechać się którym ze swoich pojazdów, przewietrzyć się. Naprawdę już miałem zamiar z tym skończyć. Już mnie denerwowały jakieś propozycje, właśnie ostatnio, nie wiem, pewnie tego nie będzie słuchał, bo prawdopodobnie unsuba mi dał, bo widziałem, jak wstałem wczoraj rano do pracy skołowany, przeczytałem komentarz, ale nie odpisywałem, nie reagowałem, bo się śpieszyłem rano, znaczy rano, no po południu, jak wstaję nieprzytomny, szykuję się na szybkiego do pracy, to nie odpisuję na komentarze przeważnie, a ziomeczek mi tam jakiś proponował jakiegoś nowego klasyka, nie wiem kto to był, jeśli by jakimś cudem któryś z was, kto mi to podsyłał, słuchał, było coś takiego podobnego do
Znaczy inne od Senatora, bardziej podobne do F-32 Panasonica. Takie po dwa głośniki na kolumnach jak w F-32. To było coś podobnego. Ja tylko zerknąłem, ale nawet nie zapamiętałem nazwy, co to jest. Jakbyś słuchał, ziomeczku, tej, który mi podesłałeś tą propozycję, to... No bo nie znalazłem tego komentarza. Nie wiem, czy skasował i dał mi... Znaczy, no, suba mi zabrał i komentarz zniknął, czy jak. Ale... No, chciałem sobie później zerknąć na to. No, ale co do sprzętów, no... Specjalnie sobie kupiłem tą konsolę, żeby się trochę oderwać, ale powiem wam, że no ostatnio instalowałem tam parę gierek, zainstalowałem Gran Turismo 7 na razie i Days Gone'a zdążyłem zainstalować, bo starego Residenta to na dzień dobry sobie zainstalowałem dwójeczkę, żeby porównać z Xboxem. No, ale kurczę, ta konsola, no tak siedziałem trochę przy tym Gran Turismo, trochę przy tym Days Gone i powiem wam, że ciągło mnie do garażu, chociaż deszcz padał, sobie myślę, nie pójdę do garażu, muszę siedzieć, pogram sobie na tej konsoli, ale nudziła mnie ta gra, to granie mnie nudziło i cały czas myślałem o tym, że chętnie bym sobie poszedł do garażu i tutaj sobie posiedział i posłuchał czegoś, poczadował czymś, także... No już mnie nawet konsola nie cieszy, tak mnie te sprzęty jarają, a co gorsze, nie jara mnie sprzęty dla muzyki, nie jara mnie w tym wszystkim sama muzyka, tylko zabawa tymi sprzętami, to jest najgorsze, że to jest taki trochę nałóg się zrobił, no i też leniwy jestem, no bo nie chcę mi się sprzedawać tego, co powinienem posprzedawać, nie mam miejsca na nowe, bo tak to mogłoby to się jakoś kręcić, dlatego trochę mnie denerwują propozycje nowych sprzętów. No ale czasem jednak daje się skusić. No i co? Po A2 miało nic nie być. Wpadł Senator. Teraz wpadł... Myślałem, że kupię jakiś szajs, to się powstrzymam. I tak no, sobie myślę, tego Soundmastera sobie kupię. Bo niedrogo, a chciałem przynajmniej zobaczyć, co to jest ten DAP, jak to działa. No i działa fajnie, jest trochę stacji, gra to czysto. Wcale to nie gra gorzej od FM. Ktoś tam pisał, że jakość jest do niczego. No wcale to nie gra gorzej od FM, ale jednak też trzeba anteną poruszać, żeby ten DAB złapać. No i jak myślałem, że się natnę na tym Soundmasterze, że to będzie kicha, to w końcu stwierdzę, że dosyć, już nic nie kupię. A on się trafił taki dobry, że jest jeden z lepszych. Brzmi świetnie, funkcyjnie, jest piękny. Waga nie jest zbyt wielka, żeby go nosić. No na pewno jest lżejszy od DT75. No jasne, tamten jest lżejszy, a ło i mocniej od DT75. I bardzo ładnie, jest tak mega funkcyjny, no że naprawdę no, coś, co miało być shitem, jest jednym z lepszych sprzętów. Ale dobra, bo marudzę, jest 13 minut, idę do domu, odsypię, bo dzisiaj znowu do pracy wracam. Być może nagram jeszcze w pracy jakiś krótki filmik. No, przetestuję USB i AUXa przez kabelek. Pilotem już będę mógł operować, a na razie uciekam do domu odsypiać. Hejka.